Józef Piłsudski. Każdy Polak go znał. Niewiele jednak wie o jego nieświadomym udziale w zamachu na życie cara. Młody Józef został przewodnikiem i zaopatrzycielem zamachowców. To dzięki niemu zdobyli oni materiały do budowy bomby. Zamach jednak się nie udał. Zamachowcy zostali schwytani i brutalnie przesłuchani. Jeden z nich, Michał Kanczer, wydał miejsce ich noclegu w Wilnie, dom Piłsudskich. Agenci po cywilnemu ruszyli wraz z Kanczerem do domu przyszłego marszałka. Kogo nie zastali? Józef wyszedł ostrzec swego kolegę, Tytusza Paszkowskiego, aptekarza, który dostarczył truciznę zamachowcom. Chodząc do jego mieszkania, nie spodziewał się zastać tam agentów, którzy już przeszukiwali mieszkanie Tytusa. Młody Piłsudski został aresztowany, osadzony w więzieniu przy klasztorze Bazylianów, brutalnie przesłuchany, skazany w trybie administracyjnym na 5 lat zsyłki na Syberię.